ważne. Od momentu otworzenia tej restrukturyzacji mamy pełną ochronę danego przedsiębiorcy, czyli nie mamy egzekucji, nie mamy możliwości wypowiadania umów. Biznes Rider. Za kierownicą Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, moim dzisiejszym gościem jest Dawid Gunia. Cześć Dawid. Cześć. Dawid zajmuje się upadłościami i restrukturyzacją. Jego firma jest syndykiem dla wielu przedsiębiorstw. I chciałem wam o tym porozmawiać, ponieważ zmieniło się prawo i dalej się zmienia. I chciałbym, żebyście wy jako moja społeczność byli do tego przygotowani. Więc mamy dla was kilka smaczków, bo rozmawialiśmy na temat tego, co może interesować osoby, które mnie oglądają. Także Dawid, powiedz mi więcej coś o sobie. Poza tym, że jesteś prawnikiem i działasz w branży restrukturyzacji, upadłości. I to jest dzisiaj twój chleb poprzedni. Tak, faktycznie te trudne decyzje to jest to, co mnie spotyka na co dzień. Dla niektórych trudne decyzje, dla mnie już są to jakby chleb życia powszedniego. Niemniej jednak ja zajmuję się konkretnie restrukturyzacjami, ratowaniem przedsiębiorstw, czyli doradztwem, konsultingiem w tym zakresie. I to jest nasza jedna jakby działalność. Druga to jest oczywiście pełnimy funkcję syndyka, czyli dostajemy tak zwanych upadłych czy dłużników, a następnie likwidujemy majątki i dzielimy to pomiędzy wierzycieli. Tak. I w tych oto majątkach są nieruchomości, które tu nas bardzo interesują, więc powiemy wam o tym, w jaki sposób można wykorzystać jakby prawo, które jest i które się zmienia na korzyść osób, które handlują nieruchomościami, tak żeby kupować nieruchomości i pomagać wszystkim w całym tym łańcuchu, czyli nie tylko wierzycielom, dłużnikom, ale i też samemu sobie, prawda? I właśnie tak jak oglądałem sobie kanał YouTube, często oglądam twoje odcinki i tak pomyślałem w momencie, kiedy znowelizowało się to prawo upadłościowe, że dobrze by było przedstawić na twoim kanale, a bardzo lubię ten kanał, dobrze by było przedstawić na twoim kanale i jak zmienia się prawo w zakresie właśnie nieruchomości co do konsumentów, a konkretnie upadłości konsumenckiej i może takiego trudnego słowa prepaku w upadłości konsumenckiej, który teraz od marca jest możliwy. No właśnie, i teraz co teraz się zmieniło od marca? Jaka jest ta zmiana? Bo to się zmieniło zaraz, jak wybuchła pandemia. Natomiast jakby to weszło w życie i jakby jak to może pomóc potencjalnym inwestorom czy fliperom kupować nieruchomości taniej? Tak, to zamysłem ustawodawcy, przynajmniej z tego co mi wiadomo, nie było to, aby pomóc inwestorom. Tak. Inwestor jest profesjonalny, zawsze sobie znajdzie swoją lukę i swoje miejsce. Jak najbardziej. Więc przedstawię oczywiście, jak to wygląda formalnie na początku, a później oczywiście wyjaśnię, jak już widzę, że niektórzy inwestorzy podchodzą do tego, którzy chcą inwestować właśnie na konkretnych nieruchomościach. To, co się zmieniło w tym zakresie tego prawa upadłościowego co do konsumentów, to jest to, że konsumenci w tym momencie mają możliwość ogłoszenia upadłości i jeśli mają składnik majątku w postaci nieruchomości, to mogą wskazać konkretnego nabywcę na tą nieruchomość. Tak? Co jest bardzo ważną kwestią, bo jeśli mogą wskazać konkretnego nabywcę, to szybciej zlikwiduje się ten ich majątek, czyli szybciej będzie trwała cała procedura upadłości. I to jest bardzo ważne dla nich, bo oni chcą jak najszybciej już pozbyć się tych problemów finansowych. Dla nich też jest jeszcze jeden taki, można powiedzieć, wisienka na torcie, ale ogólnie rzecz biorąc chodzi o to, ażeby ten konsument, jak on ogłasza upadłość i traci tą nieruchomość, to ma możliwość uzyskania takiego bonusu w postaci 24-krotności czynszu najmu ze sprzedanej nieruchomości. Czyli przykładowo sprzedajemy nieruchomość, dwa pokoje i z tych dwóch pokoi z ceny sprzedaży dostajemy powiedzmy 48 tysięcy na to, ażebyśmy mogli ponownie wystartować na rynku, wynająć sobie coś. Czyli taki dłużnik dostaje sam, dostaje te 2000 miesięcznie przez 2 lata, tak żeby mógł sobie coś wynająć, że oddając mieszkanie, dostaje z tymi pieniędzmi, tak? Natomiast to już było, tak?
Tak, znaczy to zostało teraz wprowadzone dla konsumentów, bo wcześniej mieli możliwość przedsiębiorcy, a teraz już obligatoryjnie mają również możliwość konsumenci, czyli osoby prywatne, jeśli mają taki majątek, mogą to wprowadzić. Teraz myślę, ważna kwestia dla Ciebie, jak do tego podchodzą inwestorzy i dlaczego im się jakby opłaca tutaj w tym zakresie działać. To tak zauważyłem taki trend, taki ruch na rynku, że osoby, które handlują nieruchomościami, czyli kupują te nieruchomości, wy to chyba mówicie w swoim slangu fliperzy, kupują nieruchomości, jeśli znajdą osobę, która ma w tym momencie problemy z nieruchomością, nawet już jest ona, powiedzmy, zadłużona, ma komornika nawet. Zadłużona, nawet już ten komornik dokonał egzekucji po części, nie ma jeszcze tak zwanego prawomocnego przybicia, ale co jest ważne, oni mogą zostać wskazani przez danego dłużnika, który składa wniosek o upadłość, mogą zostać wskazani, ok, ten pan Iksiński ma być nabywcą mojej nieruchomości. On kupuje taniej tą nieruchomość, oczywiście trzeba spełnić pewne warunki i te warunki to jest na pewno dobre uzasadnienie, dlaczego teraz powinno to być sprzedane, a nie w normalnym trybie upadłościowym, jak syndyk już to dostanie. Druga sprawa, powinna być do tego załączona wycena, oszacowanie rzeczoznawcy. To są bardzo ważne kwestie, które na pewno trzeba pilnować w tym zakresie, ażeby sąd przychylił się do tego wniosku i oprócz tego, że ogłosił upadłość, to od razu wyznaczył danego człowieka na nabywcę tego. Tak? To jest plus. Konsument, czyli osoba, która składa wniosek, jak już wcześniej powiedziałem, ma ten bonus, że z tej ceny sprzedaży dostanie 24-krotność. I z mojego punktu widzenia myślę, że to jest rozwiązanie, które daje korzyści jednej i drugiej stronie. Czyli na przykład jak znajdujecie kogoś, kto ma długi, nawet może przekraczający wartość tej nieruchomości, tak? I niezależnie od tego, czy ma egzekucję, czy nie, można złożyć wniosek do sądu o upadłość i zbycie tej nieruchomości, wskazując Was, tak? Natomiast kiedy się robi wycenę tej nieruchomości do ceny sprzedaży? Przed wnioskiem, czy już ewentualnie po wniosku? Czy to musi być wszystko jako załącznik do wniosku, tak? Czyli de facto jest warunkiem koniecznym, ażeby to jednak ująć jeszcze we wniosku. To jest, myślę, takie kluczowe. Okej, czyli trzeba zrobić wycenę i na podstawie wyceny zaofertować od razu, tak? Do sądu, za ile my jako potencjalni nabywcy moglibyśmy to nabyć. Natomiast i teraz z jakim dyskontem moglibyśmy się od ceny rynkowej, którą mamy na operacie, liczyć? Zależy się od tego, jaką mamy sytuację w danym momencie i w danym przypadku. Myślę, że taką uśredniając, żeby podać jakieś liczby, to możemy podać wartość około 80%. Co jest ważne, nabywca kupuje oczywiście w tym tak zwanym trybie egzekucyjnym, czyli nieruchomość wolną od obciążeń. Czyli wszyscy są usuwani z księgi wieczystej. Tak. To, co bym przestrzegał i na co trzeba zwracać bardzo mocną uwagę, to sprzedaż ruchomości. Przepraszam, sprzedaż nieruchomości, to sprzedaż udziałów w nieruchomościach. Udziały w nieruchomościach w trybie egzekucyjnym nie zwalniają zabezpieczeń. Tak? Czyli jeśli kupujemy udział w danej nieruchomości, mamy 50% udziału, to kupujemy prawa i obowiązki. Czyli ona dalej jest obciążona. No, chyba, że obciążenie dotyczy tylko i wyłącznie udziału, a nie samej nieruchomości. Tak. Okej, okay, czyli jeżeli mamy całą nieruchomość obciążoną, hipoteką na przykład, tak, a kupujemy tylko udział, połowę na przykład, od jednego z małżonków albo od kogoś z rodziny, to cała hipoteka nie zniknie, tak? Cała hipoteka nie zniknie i dalej będzie funkcjonować. Dokładnie. Natomiast jeżeli mamy, nie wiem, załóżmy zajęcie udziału przez komornika, zajęcie udziału, czy hipotekę, hipoteka musi być na całej nieruchomości, ale załóżmy jakieś zajęcie danego udziału przez jakieś organy, to te rzeczy znikają. Tak, oczywiście. Jakie się zmiany szykują, może nie są wprowadzone jeszcze, ale szykują dla przedsiębiorców w kontekście upadłości i jak mogą z tego skorzystać?
W zakresie przedsiębiorców to na pewno co do samej upadłości nie ma przewidzianych znacznych zmian w tym momencie, jakiejś nowelizacji, bo prawo upadłościowe zostało niedawno znowelizowane. Na pewno jest taka nowelizacja co do przedsiębiorców, którzy chcą ogłosić upadłość jako byli przedsiębiorcy, czyli konsumenci. Powiedzmy, prowadził sobie przedsiębiorca, prowadził działalność gospodarczą i teraz może ją zamknąć i następnie ogłosić upadłość konsumencką. Tego wcześniej nie można było robić, ponieważ na początku trzeba było ogłosić upadłość przedsiębiorcy w terminie, a to powinno być w 30 dni od momentu niewypłacalności. Więc jakby to jest też myślę zmiana w zakresie samego prawa upadłościowego, że teraz przedsiębiorcy mogą spokojnie osoby prowadzące działalność gospodarczą zamknąć ją w CEIDG i oczywiście korzystać z przepisów konsumenckich, tak? Tak, tak. A jeżeli chodzi o te większe firmy, bo też rozmawialiśmy, że można też w szybszym trybie robić restrukturyzację na przykład, tak? Tak, no to w zakresie... Jakbyś mógł o tym powiedzieć, bo to może w tej sytuacji, którą mamy, być może któryś z moich widzów jest przedsiębiorcą, który ma problemy i jest jakby pewien patent, że można to wykorzystać, żeby jakoś krócej i łatwiej wejść w ten proces restrukturyzacji. Tak, myślę, że to co teraz ważnego ustawodawca wprowadza, rząd, to jest taka ustawa z dnia 4 czerwca i ta ustawa daje możliwość takiej szybkiej, uproszczonej restrukturyzacji. I ta restrukturyzacja będzie po pierwsze szybsza, po drugie będzie tańsza dla przedsiębiorców, bo tak uśredniając takie postępowanie restrukturyzacyjne standardowe, powiedzmy, że trwa 12-18 miesięcy, no i trzeba mieć środków około 100-150 tysięcy złotych w tej uproszczonej procedurze. I co jest w tych kosztach jakby? Co stanowi ile? Tak? Ile kosztuje wynagrodzenie syndyka? Ile kosztuje wynagrodzenie sądu? Tak, sąd oczywiście pobiera tylko i wyłącznie tam opłata 1000 zł, ale jeśli chodzi o koszty, na pewno trzeba się liczyć z kosztem przygotowania wniosku przy standardowej procedurze restrukturyzacji. Na pewno trzeba liczyć się z kosztem nadzorcy lub zarządcy. I te koszty są już zależne od tego, ilu mamy wierzycieli, ile mamy zaległości, czyli tych wierzytelności i tak dalej, ile mam pracowników. To są już kwestie uzależnione od tego, jaki jest stan i kondycja danej firmy. Jeśli chodzi o to wynagrodzenie, ustala je sąd. I ono może, powiedzmy, wahać się od 50 tysięcy nawet do 300 tysięcy w bardzo... I za cały proces, tak? Jakby. Za cały proces i to jest ustalane przez sąd, to wynagrodzenie, no i dostaje je nadzorca lub zarządca, tak? Okej, a jeśli chodzi o ten taki tryb przyspieszony, no bo to mówiliśmy o normalnym trybie, tak, zgłoszenia wniosku o restrukturyzację, a jeżeli chodzi o taki szybszą, nową drogę, to byśmy mogli powiedzieć trochę? Ogólnie rzecz biorąc, restrukturyzacja ma na celu uchronienie przedsiębiorcy przed upadłością. I z tego, co widzę, to rząd próbuje wprowadzić chyba w konsekwencji tego, co mamy dzisiaj, jaką mamy sytuację, taką szybką procedurę. Ona będzie polegać na tym, że nie składamy wniosku do sądu, tylko idziemy do doradcy restrukturyzacyjnego. Z doradcą restrukturyzacyjnym rozmawiamy, podpisujemy umowę o restrukturyzację, idziemy, już ten doradca restrukturyzacyjny idzie do monitora gospodarczego, dokonuje tam obwieszczenia o tym, że otworzono restrukturyzację i już mamy otworzoną restrukturyzację. Czyli powiedzmy to tak w czasie może wyglądać, że to w 2 tygodnie jesteśmy w stanie otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne, gdzie normalnie czekamy na to, ażeby sąd rozpatrzył ten wniosek. No i on, powiedzmy, jest rozpatrywany tam, nie wiem, miesiąc, 3 miesiące, więc tak to ogólnie rzecz biorąc wygląda, ale co jest bardzo ważne, od momentu otworzenia tej restrukturyzacji mamy pełną ochronę danego przedsiębiorcy, czyli nie mamy egzekucji,
nie mamy możliwości wypowiadania umów, czyli wynajmujący nie mogą nam na przykład wypowiadać umów, to mamy taką ochronę, ale też w drugą stronę mamy obowiązek, ażeby w 4 miesiące iść do tych naszych wierzycieli, zaproponować im propozycje układowe i na zasadzie, jeśli oni się zgodzą na te propozycje, to sąd po 4 miesiącach zatwierdzi ten układ, no i mamy restrukturyzację już tak naprawdę kompletną. Załatwiono. Część z moich widzów na pewno słyszy te pojęcia, ale jest jeszcze kilka, tak? Bo możemy mówić o restrukturyzacji, możemy mówić o upadłości, możemy mówić o likwidacji. Tak byś te pojęcia mógł jakby nam przybliżyć widzom, żeby jakby oni wiedzieli, z czym to się je, jeżeli widzą, że dana firma jest w jakimś procesie, to żeby wiedziała, z czym to się je, jak są ryzyka. Tak. To co do takiej właśnie elementarnej wiedzy, to tak. Jeśli zaczynają się jakieś problemy, to jest możliwość rzeczywiście tej restrukturyzacji. Mhm. Restrukturyzacja ma na celu uchronić danego przedsiębiorcę czy konsumenta przed upadłością. I to jest bardzo ważna kwestia, ponieważ to są wszelkie działania, które podejmuje dany dłużnik, ażeby uchronić się przed tą upadłością, żeby nadal móc funkcjonować i spłacać wierzycieli. Tak. Więc idziemy przykładowo do naszych wierzycieli w tym procesie restrukturyzacyjnym. Mówimy, słuchajcie, jestem wam dłużny przykładowo 1 000 000 zł, ale z tej mojej analizy wynika, że mogę wam spłacić 50%. 50% będę chciał, żebyście mi umorzyli. I to jest moja opcja na przykład następne 3 do 5 lat. Mhm. I na tym polega restrukturyzacja. Jeśli wierzyciele się zgadzają, no to możemy ich spłacać. Jeśli oni się nie zgadzają, to będziemy musieli iść w tryb upadłości. No i wtedy oni będą rozważać, czy więcej dostaną w upadłości, czy w restrukturyzacji mogli dostać. Druga opcja jest taka, to jest upadłość. Co do konsumentów, nie potrzebujemy mieć żadnego majątku, ażeby ogłosić upadłość konsumencką. U przedsiębiorcy no musimy mieć przynajmniej na koszty postępowania i w minimalnym stopniu na wierzycieli. Czyli tak, jeśli mielibyśmy uśredniać, to taka spółka powinna posiadać kapitał czy majątek taki do sprzedaży o wartości około 100 tysięcy złotych. A załóżmy, że spółka z kapitałem 5 tysięcy złotych ma zobowiązań na przykład na 50 tysięcy i nam jest gotówki w kasie na już 10 tysięcy. To czy da się taką spółkę zlikwidować jakby bez zakładania kolejnych pieniędzy ani zobowiązań? I teraz co w takiej sytuacji, kiedy jest taka mała spółka, tak, i mały podmiot? Na pewno trzeba popatrzeć na jedną kwestię. Jeśli mówimy o spółce, to tam jest tak zwany obowiązek. I to mówi o tym akurat artykuł 21 ustawy prawo upadłościowe, który narzuca obowiązek na członka zarządu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni. I teraz nie możemy sobie funkcjonować jako spółka bez, powiedzmy, zarządu, bo jakiś zarząd musi być. Nie da się tak. I dlatego tutaj będziemy musieli złożyć ten wniosek, pomimo nawet z racji tego faktu, że nie mamy, tak jak tutaj przypomniałeś, nie mamy tych środków wystarczających na to, ażeby ogłosić tą upadłość, czyli one są niewystarczające, to możemy rozpocząć procedurę likwidacyjną i upadłościową. Upadłościową sąd oddali ten wniosek, bo stwierdzi, nie ma tam na ogłoszenie upadłości i wtedy może spokojnie działać likwidator, którego otworzymy likwidację spółki i zlikwidować ten podmiot, tak? Czyli przeprowadzić tą procedurę. Procedurę już jest dużo tańsza, ale obligatoryjnie również należy złożyć. Czyli trzeba złożyć wniosek o upadłość, zanim się złoży wniosek o likwidację, jeżeli są zobowiązania, które są z brakiem możliwości spłaty, tak? A to podzielę się z tobą takim know-how. My na przykład mamy taką praktykę, że uruchamiamy jedną procedurę, czyli procedurę likwidacyjną, powołujemy likwidatora. O jutro na przykład będziemy mieli takie nadzwyczajne zgromadzenie wspólników. Powołujemy likwidatora i na podstawie tego ten likwidator ma takie same uprawnienia jak zarząd, czyli on składa wniosek o ogłoszenie upadłości. I to likwidator będzie składał ten wniosek, on zostanie oddalony, a później
on będzie pełnił dalej swoje funkcje, co nam daje oszczędność czasu, bo otworzyliśmy tą likwidację już na samym początku, nie czekaliśmy na rozpatrzenie przez sąd tego. Czyli likwidacja jest, zrobi się likwidację wcześniej, zanim zrobi się upadłość, tak? Rozpocząć, tak. A kto w takim razie odpowiada za zobowiązania spółki w tym czasie? Likwidator? Czy... Likwidator, i dlatego ma te 30 dni, jak powołamy tego likwidatora, mamy 30 dni na to, ażeby złożyć ten wniosek, bo jak nie, to likwidator będzie odpowiadał swoim majątkiem, może odpowiadać swoim majątkiem właśnie w kontekście tego artykułu 299 Kodeksu Spółek Handlowych. A powiedzmy, bo część osób, które zajmują się nieruchomościami i albo chcą się zajmować, prawda, interesuje ich temat kupowania mieszkań od komorników, od syndyków. Jakbyś mógł przybliżyć tutaj naszym widzom, czym się różni syndyk od komornika? No bo to są całkowicie dwa różne zawody, mimo tego, że razem powiązane z długami, z wierzytelnościami, zobowiązaniami, jakbyś takie podstawowe różnice mógł wypunktować, żeby ktoś wiedział, kim jest syndyk, a kim syndyk nie jest, albo czym się różni od komornika. Komornik działa na zlecenie wierzyciela, czyli on, wierzyciel ma jakiś tytuł i wskazuje lub nie wskazuje majątek dla komornika, ażeby ten komornik dokonał egzekucji. I tutaj to jest trochę takie, no powiedzmy, nieprzyjemna sytuacja dla tego dłużnika. Upadłość zazwyczaj jest składana z wniosku dłużnika. Czyli ten dłużnik chce oddać syndykowi ten majątek, bo on już chce się pozbyć tych problemów, tego stresu i chce, żeby ktoś zajął się już sprzedażą i likwidacją tego jego firmy. A bo nie ma wyjścia, musi to zrobić, tak? Żeby się chronić. Tak. Albo na przykład konsument, żeby się oddłużyć, tak? Czyli żeby de facto to jego zadłużenie zostało czy umorzone, czy żeby mógł już w konsekwencji właśnie się oddłużyć. To jest jakby taka podstawowa różnica. To, co na pewno łączy syndyka i komornika, to na pewno działalność na rzecz wierzycieli, bo syndyk ma za zadanie zlikwidować wszystkie składniki masy i podzielić to pomiędzy wierzycieli. Niemniej jednak osobiście twierdzę, może to jest trochę na przekór mojej profesji, że koszty, które generuje syndyk podczas likwidacji, są wyższe aniżeli komornicy stosują. Niż egzekucja, no bo wynagrodzenie z komornika liczy się od wysokości długu, a nie od majątku, tak? A u was to się liczy od majątku. Od majątku i powiem szczerze, bardzo często liczy się również ogólnie rzecz biorąc, jeśli mamy do czynienia, tak jak powiedziałem, ze spółką, która ma 100 tysięcy, to szczerze te 100 tysięcy to praktycznie będzie, nie wiem, w 80% może wynagrodzenie syndyka, a nie na rzecz wierzycieli. Ale jak mówię, z praktycznego punktu widzenia, jak to jakby faktycznie wygląda, oczywiście ustawa mówi o tym, że powinno w minimalnym stopniu przynajmniej wystarczyć też na to, ażeby zaspokoić tych wierzycieli. Też mamy inny cel. Tutaj mamy egzekucję singularną, tam mamy egzekucję w takim trybie, ażeby zlikwidować ten podmiot, żeby inne podmioty mogły również fiskalnie się oddłużyć, czy powiedzmy polepszyć swoje wyniki. No bo ja też się kiedyś dziwiłem, dlaczego taki bank, na przykład dlaczego ma mu zależeć, żeby konsumenci ogłaszali właśnie upadłość konsumencką. No bo w wynikach finansowych takiego banku to wygląda też źle, jeśli oni mają dużo dłużników, tak? I ich ratingi też są jakoś tam obniżone. Mówiłeś wcześniej o tym, że ta upadłość konsumencka no nie jest taka trudna i jest dzisiaj dostępna dla wielu osób. Powiedz mi, jakie są koszty, jeżeli byłby taki upadły konsument i osoba, która ma długi przewyższające jego majątek i chciałaby się zwrócić do jakiejś firmy, kancelarii, która mogłaby go poprowadzić i go obsłużyć, to jakie to były koszty, żeby przygotować taki wniosek? Oczywiście w zależności od tego, jaką kancelaria reprezentuje renomę, jaką ma, jakie koszty stosuje, ale te upadłości konsumenckie wahają się z tego, co my na przykład analizujemy, działając na rzecz 8 sądów w Polsce, to myślę, że to jest od 3 do około 10 tysięcy złotych. W bardzo skomplikowanych przypadkach te 10 czy 8 tysięcy to jest
W takim przypadku, gdy mamy przedsiębiorcę, zamknął swoją działalność gospodarczą, zobowiązania i długi wynikają z tej działalności i tu trzeba przygotować dobrze ten wniosek. I to jest wynagrodzenie za wniosek, czy to jest wynagrodzenie, które narzuca sąd? Nie, to jest wynagrodzenie za wniosek. Mhm. Opłata sądowa wynosi 30 zł w tym momencie od upadłości konsumenckiej. To nie za dużo. No nie za dużo. A jeśli jesteśmy w specjalnej sytuacji materialnej, to możemy zostać również, możemy za darmo złożyć taki wniosek. No to dużo nie zmienia. Zwolnieni z tej opłaty. Ale są takie czasem babcie, mieliśmy taką babcię w Krakowie, która zawnioskowała i została zwolniona z opłaty 30 zł, bo nawet tego nie miała. A ile jakby trwa cała ta upadłość jakby konsumencka i jakby ile trzeba się liczyć z tym, żeby ta cała procedura trwała? Wiadomo, od sądu zależy, ale jakie są widełki? Dotychczas, tak, to co mogę jakby powiedzieć statystycznie, to minimum 12 miesięcy, a maksimum jakieś 24. Niemniej jednak ta upadłość, jakby czym ona się kończy? To jest, myślę, ważny aspekt, bo upadłość konsumencka, ona się kończy ustaleniem planu spłaty dla danego dłużnika, czy tam upadłego już, tak w nomenklaturze upadłościowej się mówi. Więc ten upadły staje przed sądem i sąd wyznacza mu tak zwany plan spłaty, czyli mówi: panie Kowalski, proszę płacić przez okres 24 miesięcy 200 zł, po to, ażeby pan wykazał, że jest pan tak zwanym rzetelnym dłużnikiem. I wtedy go zwolni jakby z całkowitego długu. Wtedy zostanie tak, reszta zadłużenia zostanie umorzona. Niemniej jednak wierzyciele tutaj też mają jeszcze możliwości po to, ażeby wykazać, czy on celowo się zadłużył, czyli tak zwanym rażącym niedbalstwem, czy w międzyczasie, nie wiem, tych właśnie 24 miesięcy gdzieś sobie poukrywał majątek i on wyszedł ten majątek w tym momencie, wtedy sąd może zmienić to postanowienie, więc to też ma swoje ograniczenia, tak? Może być sytuacja, w której wierzyciel się odwoła od tej upadłości, czyli może ją zaskarżyć albo jakby się odwołać od tego i wtedy taki upadły dostanie inne postanowienie sądu w innej treści, więc jakbyś mógł to przeliczyć, jakby jak jest opcja, albo zostanie mu to umorzone na zawsze, tak, jeżeli jakby nie narazi się i będzie płacił tyle, ile sąd zasądzi, tych rat, tak, wtedy będzie z tych długów oczyszczony, a jaka jest druga opcja? Wszystko jest oczywiście zależy się od tego, jak zostanie skomponowany wniosek i jak przeprowadzony ten tryb, ale co do zasady są takie dwie możliwości, które ma sąd. To jest tak, warunkowe umorzenie tego zadłużenia na okres na przykład 7 lat, czyli warunkowo umarzam zadłużenie na 7 lat i ustalam plan spłaty na okres 2 lat, czyli mamy te 2 lata na ten plan spłaty. Jeśli go realizowaliśmy i wszystko jest dobrze, to spełniliśmy ten warunek. I druga sprawa, warunkowe umorzenie, czyli nie wyjdzie gdzieś w międzyczasie, że my sobie poukrywaliśmy ten majątek i wierzyciel go gdzieś tam zobaczy, że na Facebooku się chwalimy nowym Porszakiem, czyli tak, powiedzmy jakimś tam, no to albo jesteśmy na makazach egzotycznych, tak? Tak, to na pewno też może być jakby objaw polepszenia gospodarczego danej osoby. Chyba, że jesteśmy służbowo. Jesteśmy na delegacji. Okej, czyli może być albo warunkowo, albo... Tak, tylko, można też to łączyć. Tylko, że o to dba już jakby wierzyciel, żeby było to warunkowe, no bo sąd, jeżeli będzie wniosek o całkowite umorzenie, no to powinien się do tego odnieść, tak? Tutaj jest zamysł takiej ustawodawcy, i nawet tak są szkoleni jakby sędziowie, ażeby nie umarzać w całości tych zadłużeń, znaczy nie umarzać ich w całości od razu, tak? Ponieważ no, chodzi o to, żeby nie dochodziło do wielu nadużyć na rynku i sędziowie są do tego jakby szkoleni czy przestrzegani, ażeby jednak skrupulatnie sprawdzać i
narzucać jednak ten plan spłaty dla tych dłużników, a żeby oni wykazali, że oni nie są takimi tak zwanymi kombinatorami, tylko po prostu z niezależnych od siebie przyczyn wpadli w tarapaty, no ale będą chcieli wrócić znowu na ten rynek. Tak, to jest żeby generalnie pracować, generować pieniądze, a nie ukrywać się po kątach i tak naprawdę nie wnosić nic do gospodarki czy do budżetu. No, wnosić do szarej strefy. Tak, no właśnie, wnosić do szarej strefy, która nikomu nie służy. No dobrze, Dawid, dziękuję Ci w takim razie, bo padło tutaj wiele ważnych rzeczy i wiele na pewno osób dowiedziało się czegoś z tematu upadłości. Dla mnie też to jest bardzo ciekawy temat, więc myślę, że dla Was również. Także dzięki wielkie, że byliście z nami. Piąteczka.